Vlog time! Witamy w drugim odcinku vloga z Malagi. Chciałabyśmy dzisiaj Was powitać z naszej drogi na siłownię. Długa nie będzie, bo mieszkamy najbliżej od siłowni, jak kiedykolwiek tu mieszkaliśmy. Dosłownie... Muszę powiedzieć, że mamy siłownię w kompleksie mieszkaniowym. 200 metrów, 300 metrów tutaj za rogiem. Mamy Tworus, to jest taka sieciówka, chyba najfajniejsza sieciówka siłowni w całej Hiszpanii. W Andaluzji, nie wiem. W każdym razie jest i basen i wszystko. Znaleźliśmy taką zniżkę dla par, także 30 euro za osobę miesięcznie. Nawet nie całe chyba. I możemy chodzić w opór, na baseny, na siłownię. Na tym basenie jest jeszcze jacuzzi, więc Plerek cały czas siedzi w bąbelkach. Jest ode mnie ksywę bąbel. Cały czas siedzi i się moczy. No ale jest naprawdę fajna strefa spa, takiego relaksu, jest strefa pływalni i mnóstwo fajnych zajęć, jogi, pilatesy, które już przetestowałam i naprawdę są legitne. Także oto Tworus! Już jesteśmy, dopiero co wyszliśmy z domu, piękna sprawa, naprawdę. Jaki plan na dzisiaj treningowy? Właśnie, warto wspomnieć o najgorszym minusie tego wszystkiego. Trzeba mieć maskę na nosie w trakcie ćwiczeń i ostatnio to nawet na kardio. Hola! No jestem sama na tym, że wszystkie ćwiczenia trzeba robić w tych maseczkach. To nie poszłam na kardio, na ten... Jak się nazywa? Elliptical. Walking. No sobie pójdę grabar. Do zobaczenia. Zbieram szafeczkę, musiałam kupić kółeczkę do tej szafeczki. Tam jest Afryka, o tu, o tu jakiś pan, a nie pani. ¿Qué es esto? O nie! Ale proszę pójść po to. Jak tam twoja noga? Bywało lepiej. To znaczy, że już masz 9 dni bez biegania. Noga przestała być spuchnięta, ale dalej nie biegamy. Torek bez biegania jest innym człowiekiem generalnie. Bardzo bez smutny. Aktywności, może nie bez biegania. Aktywności? No lepiej się na siłowni przez godzinę. No ale to... To i to samo. My. A co by było, gdyby nie bieganie w twoim życiu? Rower? A gdyby nie rower? Nie wiem. Ty co byś robiła, gdyby nie studia medyczne? Fizjoterapia. Czyli w sumie prawie blisko medyczne, ale fizjoterapia. A gdyby nie fizjoterapia? To osteopatia. Takie. Osteopatia musi być na bazie fizjoterapii albo medycyny, więc... Gdyby nie to... Na ten moment? Może iberystyka? Albo... No, myślę, że hiszpański może. Uczyłabym języków. Albo jakiś biznes. Coś na SGH w ogóle. Naprawdę? No? Jakiś biznes. Jakiś biznes. Tu mógłbyś mi zdać matmę rozszerzoną? Co nie? Polecam Florka do przygotowań do matematyki rozszerzonej. Jest świetny. A Magda naukę języków? Angielski, hiszpański. Ja myślałam, szukam sobie picia. So pretty! Niedziela, 19 września, w Maladze mamy Kubę i Julię, którzy wyspali się na naszym kolczonie dzisiaj. Hola. Hola. Już prawie mówiła po hiszpańsku. I tak, idziemy na zwiedzanie, hej! Pierwsze wrażenia, pierwszy dzień w Hiszpanii, pierwsze kilka godzin. Jak siłownia. Jak siłownia? Siłownia, come on! Hamon? Hamon też bardzo lubię. Kupiliśmy od jesieni, jest... No, jest w Polsce jest paździerz, także... Zawiedliśmy. Jest świetna. Tam kiedy?
Sam jest zamknięty. Kawiarnia polecona przez Adriana Bednarka. Właśnie nie, jest zamknięty, patrzcie. Faktycznie. Adrian, kurde, siesta. I to powie... Kuba jeszcze przed chwilą mówił, że uwielbia siestę i by wprowadził w Polsce, ale myślę, że teraz jest rozczarowany, że jednak ta siesta to czasami ma sens, a czasami nie ma. Serio, siesta to fakt. Obczajcie godziny otwarcia na przykład kawiarni albo banku. Co robiliście w Maladze? Czekałem. Nie, chcę, bo wiesz. Nie, chciałam usłyszeć to, co mówisz. Życie z nami to wariatko? Tak. Siostry Diaz. Są to bardzo specyficzne osoby. Udają takie grzeczne, przyjemne do życia, wy? A. Jesteśmy toksyczne? Nie toksyczne, trudno. Specjalnej troski. Jesteście specjalnej troski, dlatego my jesteśmy takie. Będzie napięta atmosfera przez ten wyjazd, coś czujemy. Uczelni, 20 września, obczajcie, że jest 7.30 i jest totalnie ciemno. Chcę zainstalować lampki w moim rowerze. Lecę na pierwszy dzień na uczelni. Podróż zajmie mi jakieś 23-4 minuty rowerem. Tak dokładnie, 25 pewnie, bo to jest prawie 6 km. Ale jest tak przyjemnie. Jadę sobie w klapeczkach, będę słuchać podkaścików po drodze, więc rowerek będzie jak znalazł, bo na autobus mam chyba 10 minut z buta, więc by się nie opłacało chodzić. Powrót, ta sama trasa, zupełnie inny vibe, 14.30. Jestem mega niezadowolona z tych zajęć, sala jest obrzydliwa, atmosfera jest fatalna, czuję się jak w Polsce. Tylko dodatkowo jeszcze nic nie rozumiem, bo był koczoł i mówił strasznie cicho. I generalnie negatywne vibe'y. Ale zobaczymy, może się poprawi. To ma być niby tylko miesiąc, więc zobaczymy. Nie są to obowiązkowe zajęcia. Smutno mi trochę. Zobaczymy. He was a terrific guy. Exactly the person you thought he was. Atak na Monte Victoria, tym razem z nową ekipą polskojęzyczną, nie Erasmusową, ale ten widok musi wybrzmieć kilka razy. To by było na koniec dzisiejszego vloga, z tego tygodnia. Jeżeli wam się podobało, dajcie okejkę, jeżeli było średnio, a wiem, że dźwięk i obraz, no na razie u mnie kuleje, ale mam inne priorytety chwilowo. I do następnego odcinka! Jeszcze mały update naszego stanu zdrowia. Tu zrobiłam Florkowi pięknego tape'a ośmiorniczkę, żeby ostatnie obrzęki zeszły. To jest update tydzień po moim wypadku, upadku z tego na początku tego filmiku. Jest trochę lepiej, ale jestem cała podbijana, to nie jest sexy nóżka. Nasze nóżki nie są sexy nóżki. Moje nigdy nie były.